Co sądzisz o Soborze Watykańskim II i reformie liturgicznej Pawła VI? Więc tak, jeżeli chodzi o reformę liturgiczną, że tak powiem, tutaj mam mniej zdania na pewno niż osoby, które są bardziej w to zaangażowane. Natomiast, że tak powiem, urodziłem się już w tej nowej wersji i nie kwestionuję tego w żaden sposób. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, co ja sądzę o licznych zmianach kierunku i licznych zmianach perspektyw, jakie przyniósł Sobór Watykański II, no... Patrząc z mojej perspektywy, bo przypominam, oczywiście jesteśmy osobami, znaczy ja jestem osobą, która się już mówię, urodziła w tym nowym, patrząc na to i patrząc na to, co było wcześniej i porównując to do Ewangelii i do tego, co, że tak powiem, jak to miało pierwotnie wyglądać, wydaje mi się, że to są wszystko dobre zmiany i to nie tyle, że poprzednia forma była jakoś, że to, i to nawet nie chodzi o to, że poprzednie podejście do wielu spraw, które zmienił Sobór Watykański II, było koniecznie niewłaściwe, ale było dostrojone do innych realiów i wydaje mi się, że Sobór Watykański II był właściwą odpowiedzią na zmianę realiów. I ludzie się oczywiście w tym momencie burzą, ponieważ Kościół się nie ma dostosowywać do świata, tylko Kościół ma zmieniać świat. Tak, ale Kościół musi używać narzędzi odpowiednich do zmieniającego się świata. Nie zmieniono żadnych podstaw wiary, tak, ani nic takiego. W sensie zmieniono raczej perspektywę, przynajmniej tak, na ile to rozumiem. Zmieniono perspektywę na niektóre ważne rzeczy, ale wydaje mi się, że ta zmiana perspektywy jest właściwa, ponieważ ona powoli wychodzi z traktowania Kościoła jako... Być może, ktoś mnie tu poprawi, ale zmiany, które wniósł Sobór Watykański II, mam wrażenie, że przestają traktować Kościół jako jedyny czynnik kulturotwórczy w cywilizacji zachodniej. Słusznie, bo tym już nie jest Kościół, prawda? Był bardzo długo i całe szczęście, bo dzięki temu dostaliśmy naszą cywilizację, ale to się zmieniło i warto to zauważyć. I nie ma co, wiesz, nie ma co się łudzić, że jak zamkniemy oczy i będziemy udawać, że nie widzimy tych zmian, to nagle wróci to, co było kiedyś. Poza tym, mówię, to... Więc oceniam to wszystko raczej pozytywnie. Co myślisz o hipergamii kobiet? Czy uważasz, że kobieta nie jest w stanie pokochać mężczyzny, a tylko jego status społeczny i materialny? Jezu dobry. To jest doskonały przykład tego. Okej. To jest bardzo dobre, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ponieważ tak, hipergamia zauważa, że kobiety, homo sapiens, tak, samice homo sapiens, najczęściej wybierają partnerów o równym statusie społecznym, równym sobie lub wyższym. A nie są raczej zainteresowane partnerami o niższym statusie społecznym niż one same. I to jest technicznie rzecz ujmując prawda, jeżeli się spojrzy na statystyki, ale to pytanie jest zobaczcie, jak to pytanie jest skonstruowane. Czy uważasz, że kobieta nie jest w stanie pokochać mężczyzny, a tylko jego status społeczny i materialny? Serio? W sensie, odwróćmy to. Mężczyźni, samcy homo sapiens, są w dużej mierze za atrakcyjne uważają wygląd, tak? Ogólnie rzecz ujmując, raczej są zainteresowani atrakcyjnymi fizycznie partnerkami, tak? Czy to znaczy, że, jak to szło, czy to znaczy, że mężczyzna nie jest w stanie pokochać kobiety, a tylko jej piękno i urodę? Widzicie to podejście? Znaczy to, że dla kobiet jednym z czynników decydujących o atrakcyjności jest status społeczny, to nie jest przekładalne na, nie wiem, na miłość, która powinna z tego wynikać. Tak samo jak fakt, że dla mężczyzny jednym z czynników decydujących o atrakcyjności jest wygląd fizyczny, nie decyduje, że musi się na tym opierać, że na tym właśnie ma się opierać miłość czy coś takiego. Naprawdę, ja wiem, że większość z nas leci na autopilocie, ale wierzę gdzieś tam w głębi jednak, że ludzie są zdolni do odrobinę głębszych uczuć, więc to nie o to chodzi, tak? Fakt, że... Ale to nie jest kontrowersyjne stwierdzenie, tak? Ludzie... To, co jest atrakcyjne u partnera, to się odbywa na poziomie podświadomym, tak? Atrakcyjne jest co? Atrakcyjne są cechy, które ewolucyjnie świadczyły o zwiększonym potencjale do rozmnażania, tak? Czyli tak upraszczając maksymalnie, do tego dochodzi masa innych czynników, ponownie upraszczamy jak się tylko da. Dla mężczyzny jakie cechy są atrakcyjne? Takie, które sugerują, że kobieta będzie w stanie urodzić i wykarmić dzieci, tak? No, najprościej rzecz ujmując, a jakie cechy są atrakcyjne dla kobiety, u mężczyzny? Takie cechy, które sugerują, że jeżeli ona urodzi i będzie karmić dzieci, to on będzie w tym czasie będzie w stanie je obronić i wyżywić, tak? No, ewolucyjnie rzecz ujmując, tak? Więc
to nie jest jakaś, nie wiem, to nie jest jakaś nie wiem, niecny cynizm, czy coś takiego, czy świadome złe działanie. To jest, faceci, powinniście to zrozumieć, tak? W sensie, drodzy mężczyźni, że tak się wyrażę, powinniśmy to zrozumieć, ponieważ też zdajemy sobie sprawę, że czasami mogą się nam podobać kobiety, w przypadku, gdy rozum podpowiadałby nam, że to jest absolutnie bardzo kiepski pomysł, tak? To nie jest odradzam tego typu podejście, jak tutaj było w pytaniu. Także bardzo dziękuję, naprawdę. Bo jest to zawsze budujące, naprawdę. To kiedy w końcu debata z karionerem, bo już się nie mogę doczekać? To już tak chyba kiedyś odpowiadałem na to pytanie. Serio? To znaczy, wiecie, karioner, o ile dobrze pamiętam, twierdził gdzieś, że to, co on pokazuje w internetach, to jest osobowość sceniczna, a nie jego prawdziwe poglądy. I tak, jeśli to faktycznie jest osobowość sceniczna, to, co on robi w internecie, to po co mam debatować z osobowością sceniczną? A jeżeli to są jego prawdziwe poglądy i jego prawdziwa, że tak powiem, forma, którą on uznaje za wartościową formę przekazu, no to po co rozmawiać z taką formą przekazu? No nie wiem, no... Wydaje mi się, że ze środowiska antyreligijnego są bardziej ambitne osoby do porozmawiania, ale to jest tylko moja opinia po prostu. Wszystkie argumenty za i przeciw istnieniu Boga są bez sensu, ponieważ opierają się na jakichś prawach a logiki, a absolut jest przecież ponad logiką. Czy to prawda? Na pewno. To znaczy, wiecie, jeżeli zakładamy, że logika i rozum wypływają z tego absolutu, to czy on jest ich źródłem, ale czy to znaczy, że jest ponad nimi, czy to znaczy, że może im przeczyć, to nie jest takie proste. Więc nie sądzę, aby były argumenty za i przeciw były bez sensu, aczkolwiek sądzę, że nie są konkluzywne, tak? To znaczy, że nie da się wykazać tego ponad wszelką wątpliwość, że to nie są dowody, że tak się wyrażę, tylko raczej argumenty. Natomiast, no... Jakiego wyznania jesteś? Ja jestem agnostykiem. Twoje filmy i transmisje są naprawdę dobre, podziwiam. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że moja praca ci się podoba. Jestem katolikiem, a przynajmniej staram się być. Bo to jak wychodzi, to czasem bywa różnie, ale staram się być katolikiem. Dlaczego katolicyzm pomimo krucjat inkwizycji hiszpańskiej lub Piusa XII jest uważany za religię propagującą pokój? Dlaczego nie ma ich w programie nauczania? Czego nie ma? Krucjat ani inkwizycji nie ma w programie nauczania? Nie wiem, jak ja byłem w szkole, to były. To znaczy... Ale nie chcę być niemiły, ale czy znasz historię krucjat i inkwizycji z podręczników do historii, czy z grupek antyteistycznych z Facebooka? Bo na przykład krucjaty, tak? Jeżeli chodzi, o co chodzi w krucjatach? Jeżeli chodzi o brutalność, z jaką były przeprowadzane, to przecież nie odbiegały od wszystkich innych wojen wtedy i później i wcześniej, tak? To znaczy... Tak, krucjaty były bardzo brutalne, ale niestety ludzie tak prowadzili wtedy wojny i to nie jest wina religii tej, w sensie wszyscy inni ludzie na świecie tak samo prowadzili wojny, a można by nawet sugerować, że nieco bardziej brutalnie, więc w sensie to nie jest, to nie, w sensie to, że krucjaty były brutalne, nie wynika z tego, że prowadzili je chrześcijanie, tylko z tego, że to była wojna, tak? I takie były realia, a jeżeli chodzi w ogóle o to, że w ogóle wybuchły krucjaty, to wiesz, że wiecie prawdopodobnie, a może nie wiecie, może nie mieliście tego, że tak powiem, w programie nauczania, ale krucjaty były wyprawą zorganizowaną na odbicie terenów, które zostały przejęte przez kalifat w ciągu poprzednich 400 lat, tak? Przecież cała północna Afryka, Jerozolima i Bizancjum tam i tak dalej, tak, w sensie tereny obecnej Turcji, to wszystko były ziemie chrześcijańskie, które zostały podbite przez kalifat pod koniec pierwszego tysiąclecia i na początku drugiego. No i w XII wieku w końcu stwierdzono, okej, dobra, tyle tego dobrego, musimy coś zrobić, bo jak nie, to nam po prostu, to nas zjedzą. No w sensie, to jest reakcja na podbój to była. Naprawdę jest, to jest naprawdę takie dziwne, że ludzie uznali, że to jest dobry sposób działania wtedy. To znaczy, naprawdę gorąco zachęcam, żeby nie oceniać krucjat i inkwizycji i tego typu medialnych rzeczy przez pryzmat memów na Facebooku, tylko raczej odsyłam do książek historycznych. Czy mógłbyś polecić źródła odniesienia do analiz apologetycznych chyba, które prezentujesz? Mam na myśli lepszą rozdzielność rozumienia pojęć teologicznych. Do jakiej konkretnie? Ciężko mi powiedzieć. To znaczy, tak jak zwykle, jeżeli ktoś zaczyna w ogóle w tym temacie, to
ponownie, ludzi, którzy dopiero zaczynają, to odsyłam do C.S. Lewisa, bo wydaje mi się, że jest bardzo dobry na początek, ponieważ to jest taka popteologia, można nazwać to, tak? W sensie to jest takie bardziej opowiadanie o tym niż faktyczna rzecz, ale też potrafi przybliżyć wiele naprawdę dobrych konceptów. Natomiast jeżeli już, to gdzieś już chyba komuś to odpisywałem nawet dzisiaj, że jeżeli ktoś się, że tak powiem, zapozna, oswoi z językiem stosowanym w pracach teologicznych i tak dalej, to jest naprawdę ogromna ilość źródeł akademickich, że tak się wyrażę, w tym temacie, z których można, tylko mówię, trzeba się, że tak powiem, trzeba się przebić przez formę, tak? Ale wiecie, nawet Ratzingera warto poczytać, ponieważ niektóre jego dzieła są naprawdę bardzo interesujące w tym temacie i pozwalają lepiej to wszystko zrozumieć, ale też no, ciężko mi podać jakieś konkretne źródła, ponieważ nie wiem, o co dokładnie pytasz po prostu. Co jeśli Jezus był nieboską istotą nadprzyrodzoną lub zaawansowanym technologicznie kosmitą? Zmartwychwstał, jednakże kłamał na temat swojego pochodzenia. Bardzo interesująca koncepcja, czy mamy jakieś powody, by tak sądzić? Może znaczy, czy mamy powody, by sądzić w to bardziej niż w tą wersję, która oczywiście i tak wymaga całkiem sporo wiary, chrześcijańską. Dlaczego miałby to zrobić? Jakie miałby w tym motywacje? I w sensie, jasne, w sensie to jest ciekawa teoria, ciekawa hipoteza, ale wydaje mi się, że wypadałoby to, że, może inaczej, że wymagałoby to lepszego uargumentowania, dlaczego ta perspektywa miałaby być preferowana nad perspektywę chrześcijańską. O, w ten sposób. Jeśli niechodzenie do kościoła jest grzechem, to czy osoby z fobią społeczną, które przez to nie chodzą do kościoła, grzeszą? Dobre pytanie, ale nie, myślę, że jeżeli mają realną fobię, tak, jeżeli to jest faktyczna fobia, a nie niechcieństwo, nie, myślę, że niekoniecznie, tak, to tak samo jak osoba, jeżeli osoba jest chora i nie może pójść do kościoła, tak, i ogląda mszę na przykład w telewizji, to wtedy nie jest grzechem, więc to znaczy, no, w sensie, prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Jakub, mam 15 lat i uwielbiam Cię oglądać. Miło mi. Widzę, że moi koledzy również dali Ci łapkę w górę na Facebooku Wojny Idei.